chcemy też podczas tej mszy świętej Panu Bogu dziękować za tych, którzy składali piękne świadectwo takiej niezłomnej służby naszej Ojczyźnie w trudnych latach, w przeciwnościach. Wspominamy dziś świętej pamięci Stanisława Łukasza, pseudonim Marcinia, który jako nasz rodak w czasie powojennym nie poddał się dyktaturze komunistycznej, ale oddał też swoje życie. I dziś upamiętnimy to miejsce, gdzie swoje życie oddał za ojczyznę, bo tak postrzegamy, jako ochronę też pewnych tajemnic. Bogu dziękujemy za jego niezłomnego ducha. Nie wszyscy oczywiście przez lata doceniali to, co czynił i jego szlachetność wewnętrzną. Określano tych żołnierzy niezłomnych jako wyklęci. A my dziś chcemy podziękować i zarazem zbudować się tą postawą, bo tak wiele mówi nam los tamtego pokolenia, a szczególnie właśnie takich ludzi, których możemy spokojnie nazywać bohaterami czasów powojennych. I ja bardzo serdecznie witam grupę rekonstrukcyjną, która dziś też jest tutaj obecna w naszej świątyni, modli się z nami, będzie prowadziła apel przy tablicy upamiętniającej świętej pamięci Stanisława Łukasza i potem także będzie przy krzyżu, który ufundowała, bo to z ich inicjatywy to miejsce, gdzie oddał życie, będzie tak upamiętnione. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy jesteście tu zgromadzeni na mszy świętej i naszego przedstawicieli naszej szkoły z pocztem sztandarowym, a równocześnie i was, którzy tutaj jesteście, bo jest Stowarzyszenie Motocyklistów, które zawsze jakoś miało na sercu takie osoby i te wydarzenia przypominające nam te szlachetne i trudne chwile w naszych dziejach. Módlmy się za tych, którzy oddali życie za ojczyznę, szczególnie za Stanisława Łukasza, także polecajmy Genowefę Małej. Niech Jezus zmartwychwstały przyjmie ich do wiecznej chwały, gdzie jest Maryja i wszyscy święci. Ciebie prosimy. Stanisławowi Łukaszowi, pseudonim Marcinia. Tam będzie apel poległych, a potem przemaszerujemy pod krzyż, który upamiętnia miejsce jego odejścia z tego świata. Po drodze zaśpiewamy majówkę też, ogarniając właśnie tą modlitwą, szczególnie tych, którzy w tamtych trudnych czasach życie swoje poświęcali, bo nie pamiętamy ich, nie byliśmy świadkami, a jednak gdy uświadamiamy sobie cały ogromny trud, jaki ponosili, nie godząc się na komunistyczne ideologie i współpracę z tymi, którzy to wszystko organizowali w taki sposób na naszej ziemi, poświęcili swoje życie. Bogu dziękujemy za te niezłomne postawy, te wielkie osobowości tych duchów niezłomnych, którzy potrafili w ten sposób do końca, do ostatniego tchnienia służyć Bogu i Ojczyźnie. Na to wszystko, co będziemy przeżywać, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
proszę o odczytanie apelu pamięci pana Piotra Groszka, komendanta grupy rekonstrukcyjnej. Byliście ratunkiem i jedyną nadzieją.
dla eksterminowanej ludności, którą rząd polski na uchodźstwie polecił wam chronić w mrocznych czasach pożogi wojennej okupacji. Wzywam cichociemnego majora Leonarda Zubzanowicza, Zęba, podporucznika Wincentego Sobę, Wisa, podporucznika Wacława Piotrowskiego, Cichego. Stańcie! Do tylu! Wołam was, żołnierze z oddziałów dywersyjnych Armii Krajowej, Organizacji Wolności i Niezawisłość i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, porucznika Tadeusza Kuncewicza Podkowy, Konrada Bartoszewskiego Wira, podporucznika Antoniego Santery, mściciela Stanisława Łokuciewskiego, pseudonim Mały, podporucznika Franciszka Przysiężniaka, ojca Jana, podporucznika Bolesława Usowa, Konara, Józefa Zadzierskiego, Wołyniaka, Bolesława Ostrowskiego, Lanceł. Stańcie! Do tyłu! Fałuchem! Wzywam z imienia i anonimowych żołnierzy z oddziałów drugiej antysowieckiej konspiracji, rozstrzelanych w miejscu, po wzięciu do niewoli, dobitych na polu walki przez oprawców NKWD, KBW, BMO, zamęczonych w katowniach bezpieki, obozach filtracyjnych i pracy przymusowej, zabitych skrytobójczo i straconych w publicznych egzekucjach oraz zamordowanych w syberyjskich łagrach, przywołuję rozstrzelanych w publicznej egzekucji na rynku miejskim Janowie Lubelskim 12 lipca 1942 roku Chorążego Karola Bisa, pseudonim Wysocki, sierżanta Jana Mierzwę, pseudonim Błyskawica, sierżanta Stanisława Dziubka, pseudonim Wis. Wzywam Janinę Przysiężniak, Jagieł, będącą w 7 miesiącu ciąży, zamordowaną przez oprawców UB strzałem w plecy. Stańcie! Do tyłu! Zginęli śmiercią męczeńską! Przywołuję was, krewni i współpracowniczy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Wyklęto was na równi z waszymi leśnymi braćmi. Zaniesiono pomoc swym bliskim represjonowanie, więzienie, tortury i śmierć. Waszych imion późno by szukać wyrytych na pomnikach i tablicach pamiątkowych. Niech wasze ciche bohaterstwo i poświęcenie nigdy nie zostanie zapomniane. To na was spełniły się słowa anonimowego więźnia niemieckiej katowni, że łatwo jest o Polsce mówić, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umierać, a najtrudniej cierpieć. Stańcie! Do tyłu! Cześć ich pamięci! Przywołuję żołnierzy ze zgrupowania pułkownika Tadeusza Zielenieckiego, poległych w bitwach z Niemcami i Sowietami pod Polichną, Szastarką, Godziszowem, w Janowie Lubelskim, pod Krzemieniem i Zwolą. Stańcie! Do boru! Pojęci do boru, chwały! Wołam was, zapomniani bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. To wy obroniliście świeżą odzyskaną niepodległość, zagradzając własną piersią drogę pochodowi światowej rewolucji i dając potrzebny czas na scalenie w jeden organizm państwowy ziem trzech zaborów, kładąc tym samym podwaliny pod tworzące się państwo polskie. Stańcie! Do boru! Cześć ich pamięci!
strzelca Pawła Kamieńskiego z Piłatki, bohatera walk nad rzeką Berezyną, kawalera odrodzenia Orderu Virtuti Militari. Przywołuję bohaterków spod Radzymia, Warszawy, Zamościa, Nadniemena, Wieprza i innych miejsc. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Pamiętajcie o bohaterach, ich dokonaniach, by ich imiona i czyny, heroizm i niezachwiany hart ducha pozostały na zawsze zapisane złotymi zgłoskami w historii Polski i dziejach narodu polskiego, by zawsze byli dla nas wzorem w życiu codziennym i w chwilach najwyższej próby, kiedy ojczyzna znajdzie się w potrzebie. Chwała bohaterom! Dla uczenia bohaterów, salwa honorowa! Oddział, patrz coś! Na ramię, broń! Pododzi, broń! Pododdział, poczni! Salwy honorowe! Trzeba! Waluj! Salwo! Waluj! Salwo! Waluj! Salwo! Pododdział, poczni! Pododdział, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj broń na prawo, patrz. Pododdział baczność na ramię, broń. Do nogi, broń. Oddział, poczni! Przyczyną naszej radości, bądź się za nami, przybytku Ducha Świętego, bądź się za nami, przybytku chwalebny, bądź się za nami. Do nogi, broń, pododdział, poczni. Pododdział, baczność, na ramię, broń. Prezentuj, broń, na prawo, patrz. Do hymna.
Stanisławie Łukaszu, partyzancie Marciniak, żołnierzu, przyszliśmy dzisiaj do Ciebie. Przyjdź, zobacz, przyszli do Ciebie ludzie, Twoi rodacy z Wólki Radajskiej, z Janowa Lubelskiego, jest Twoja rodzina, są księża i jest wojsko. Polscy harcerze, przyszli do Ciebie polscy patrioci. Jest Pan Stanisław Kmieł, Twój towarzysz niedoli, z którym 71 lat temu tutaj śmierć przerwała Waszą przyjaźń. On ocalał, ale przeżywszy kilkanaście lat w ubeckich kazamatach, pewnie nieraz Ci zazdrościł, że żyjesz w niebie. Zobacz, są biało-czerwone barwy. Posłuchaj. Oni mówią po polsku. Święta sprawa, dla której oddałeś życie, zwyciężyła. Mamy Polskę. Wolną ojczyznę. Może nie idealną, ale jest nasza. Ale zwycięstwo nie było łatwe. Wiele jeszcze polskich matek musiało opłakiwać swych synów. W pół roku po Twojej śmierci zamordowali Twojego dowódcę i przyjaciela Józefa Krusia i Stefana Wojciechowskiego. 11 lat później, w 1963 roku, dopadli ostatniego żołnierza z Twojego pokolenia niezłomnych, Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Może go znałeś? Ścigali Was jak zwierzynę, do ostatniego. W 1970 roku ginęli stoczniowcy na wybrzeżu. W 1981 ginęli górnicy w kopalni Wujek. Dla czerwonych bandytów nie było żadnej świętości. W 1984 roku bestialsko mordują błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę i wielu, wielu innych. Witam wszystkich na tej skromnej uroczystości. Skromnej, ale jakże ważnej, bo przywracającej pamięć i zdeptany honor żołnierza polskiego. Spotkaliśmy się tutaj, aby poświęcić ten krzyż i tablicę pamiątkową żołnierzowi polskiemu, Stanisławowi Łukaszowi, pseudonim Siew i Marciniak. Witam córkę pana Stanisława Łukasza, panią Teresę. Witam pana Stanisława Kmiela, uczestnika tych wydarzeń sprzed 71 lat. Witam też córkę Józefa Kłysia, pani Janinę Surtel. Witam księży, księdza Waldemara, proboszcza tutejszej parafii w Wólce Ratajskiej. Witam księdza Tomasza Kopeć wraz z harcerzami z drugiej wielopoziomowej drużyny harcerskiej Warta z Janowa Lubelskiego. Witam grupę rekonstrukcji historycznej imienia pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze. Witam członków rodziny pana Stanisława Łukasza. Witam motocyklistów ze Stowarzyszenia Motocyklowego Wrzesień 39. Witam wszystkie grupy patriotyczne przybyły z całego województwa lubelskiego. Witam wszystkich przybyłych na tę uroczystość i wszystkich, których nie wymieniłem. Z tego miejsca dziękuję chłopakom ze Stowarzyszenia Motocyklowego Wrzesień 39 oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się do powstania tego upamiętnienia. Proszę teraz o przeczytanie życiorysu Stanisława Łukasza. Dziękuję. Życiorys Stanisław Łukasz, pseudonim Siew i Marciniak. Urodził się 29 września 1925 roku w Wólce Ratajskiej. Był synem rolników Łukasza i Antoniny. W czasie okupacji włączył się w działalność konspiracyjną. Po wkroczeniu Sowietów na teren Lubelszczyzny wstąpił do milicji obywatelskiej. Widząc, co tam się dzieje, szybko zdezertował i musiał się ukrywać. W
1946 roku nawiązał kontakt z oddziałem NZ Tadeusza Lachowskiego na Łęcza. W październiku tego samego roku oddział ten podporządkował się rozkazom Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapory. Partyzanci wykonywali głównie akcje eksploracyjne oraz przeprowadzali ataki skierowane w aparat bezpieczeństwa. Rozbijanie posterunków MO i placówek ORMO. Likwidacja konfidentów. W styczniu 1947 roku Marciniak wziął udział w walce przeciwko grupie UB pod Albinowem Małym, gdzie został ranny. Marciniak ujawnił się w kwietniu 1947 roku. UB jednak nie przestało go ścigać. W połowie 1947 roku nawiązał kontakt z Józefem Kłysiem, z którym wyjechał na Śląsk do pracy w kopalni. Zagrożeni aresztowaniem wrócili w 1949 roku w rodzinne strony, gdzie związali się z oddziałem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Adama Kusza, pseudonim Garbaty. Partyzanci pod dowództwem Adama Kusza prowadzili bardzo aktywną działalność zbrojową. W 1950 roku UB przeprowadza wielką upławę na oddział Garbatego. Marciniakowi jednak nie udaje się wydostać. Wiosna 1951 rok. Marciniak z rejonowym i kilka innymi partyzantami ponownie zawiązują tak zwaną grupę przetrwania. UB cały czas poszukuje grupy rejonowego. Podczas jednej z takiej akcji 11 kwietnia 1952 roku w Ulce Ratajskiej przy udziale kilkuset ubowców udają się i wykurzyć z kryjówki. Stanisława Łukasza oraz Stanisława Chmiela. Podczas pościgu ginie Stanisław Łukasz, a Stanisław Chmiel zostaje ciężko do tego potwornie pobity. Ciało Stanisława Łukasza po oględzinach zostaje pochowane w nieznanym dokąd miejscu. Stanisław Chmiel otrzymał wyrok dożywotniego więzienia. Podczas operacji resort aresztował jeszcze 30 osób podejrzanych o pomoc partyzantom. Część z nich otrzymało wyroki więzienia. Teraz prosimy księdza proboszcza o poświęcenie tego krzyża oraz prosimy przedstawicieli rodziny Stanisława Łukasza o zdjęcie wstęgi z krzyża. Panie Boże nasz, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław ten krzyż. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli biegłiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Się widać. Krok na wprost, marsz. Symboliczna salwa honorowa. To salwy honorowe. Trzeba. Ładuj. Salwo. Pal. Ładuj. Salwo. Pal. Ładuj. Salwo. Pal. Pod oddział. Spocznij. Pododdział. Baczność! Na ramię! Broń! Prezentuj! Broń! Na prawo! Patrz! Pododdział. Baczność! Na ramię, broń.
szkoły w Ulce Ratajskiej. Zbójcze pamięci zapali patriotyczna piławka. Zbójcze zapalą patrioci ze wsi Stasin. Zapraszam oczywiście, tak jak była to zaproszenie też do wspólnego zdjęcia.